Witajcie moi drodzy, Kaszmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Blackout Hong Kong. Blackout Hong Kong jest grą ekonomiczną, czyli euro, którą otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Lacerta, za co bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jest to jeden z dwóch filmików poświęconych w tej grze. W kolejnym możecie zobaczyć wideoinstrukcję, jak się w tę grę gra. Link znajdziecie w opisie. Mało tego, tradycyjnie przypominamy Wam, że jeżeli podoba Wam się to, co robimy na Geek Factor, to śmiało możecie nas subskrybować, tam jest taki przycisk subskrybuj, możecie w niego kliknąć, a jak w niego klikniecie, to obok macie taki dzwoneczek, w który z kolei jak klikniecie, to będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami, więc bardzo gorąco Was do tego zachęcamy, a jeżeli już tak w ogóle bardzo Wam się spodoba to, co robimy, to zapraszamy na platformę Patronite, na nasz profil, gdzie możecie nas drobną kwotą co miesiąc wesprzeć, żeby poprawiać jakość tego, co robimy. No, ale teraz przejdźmy do tematu odcinka, czyli do recenzji gry Blackout Hong Kong. Tradycyjnie informacje pudełkowe 14+ jako wiek. Powiem tak, do skumania, do zrozumienia zasad 12 lat moim zdaniem spokojnie wystarczy, no ale to jest gra... Pomimo tego, że jak się ją rozłoży, to ona nie wydaje się być ciężka z tego tytułu, że no jakby w sumie komponentów nie ma aż tak dużo, plansza nie jest aż tak duża, te zasady jakoś tam zostały przyswojone. To jednak koniec końców uważam, że ta gra trochę wymaga cierpliwości, moim zdaniem, od graczy. Dlatego nie na pewno ze względu na temat, ani na cokolwiek innego, bardziej ze względu na tą cierpliwość, która jest tutaj wymagana od graczy. Dlatego ta granica została, moim zdaniem, ustawiona na 14, znaczy wiadomo też, że są inne względy dyktujące, dlaczego takie, a nie inne granice wiekowe są wybierane na pudełkach. Ale myślę, że akurat 14+ nie jest złą granicą w tym momencie, aczkolwiek przy takich zaprawionych w boju, doświadczonych z grami 12-latkach też bym się nie obawiał. Od 1 do 4 graczy. Gra ma ten tryb solo, szczególnie w tej kampanii. To jest akurat fajne, mamy tutaj taki tryb kampanii, którą możemy przeprowadzić i tę kampanię możemy rozegrać solo, do czego ja się podjąłem. Niestety nie udało mi się kampanii skończyć, bo kampania się okazała dosyć w miarę skomplikowana. No ale grałem też na pozostałe warianty osób. No i powiem Wam tak, jeśli chodzi o skalowanie... Ja to jeszcze do tego tematu przejdę, bo to jest kwestia tego, czy gra się dłuży, czy nie dłuży. Im więcej graczy, tym dłużej to trwa. I to jest taka odczuwalna już różnica. To nie jest taka różnica jak, nie wiem, na skrzydłach, czy innych grach euro, w które ostatnio grałem. Tutaj naprawdę można było to odczuć, ile ta gra trwa, w zależności od tego, ilu mamy graczy. No i jakby czas, i to najlepiej jest też pokazane przez czas rozgrywki, od 75 do 150 minut. I ja bym się z tym zgodził, naprawdę. Okej, ja grałem sam, to udało mi się zejść poniżej tych 75 minut, ale to była też taka rozgrywka, gdzie ja grałem bez zastanowienia, rzucałem te karty i w sumie też przegrywałem, szło mi kiepsko, więc gdybym pewnie się skupiał bardziej i wolniej wykonywał te ruchy, to pewnie bym tam bliżej tych 75 minut partię rozegrał. Więc myślę, że jest to gdzieś dobrze tutaj, że tak powiem, oszacowane. Teraz co do wykonania. Przyznam się bez bicia, że gra nie zachwyca wykonaniem. Teraz tak, to jest pierwsza gra Aleksandra, może to tutaj mogę zebrać za to lekki hejt z góry, uprzedzam, że może być za to hejt, ponieważ ja nie grałem w żadną grę Aleksandra Pfistera, zdaję sobie sprawę, że jest to człowiek dosyć szanowany i znany w kręgu graczy planszówkowych. I nie wiem, może jego gry tak mają, ale ta gra jest bardzo taka podstawowa. W sensie, jeśli chodzi o wykonanie, to jest taka tektura z niezbyt skomplikowanymi ilustracjami. Ilustracje na kartach są takie bardzo, bardzo basic. Plansza zahacza wręcz troszkę, jest bardzo czytelna, ok, pod tym względem powiem, tutaj nie mam żadnych zarzutów, ale jest taka dosyć, nawet momentami bym niektóre osoby się wypowiadały, że jest nawet wręcz brzydka. No więc tak... Tak powiem szczerze, nie ma w tym oprócz tego, że ikonografia, której w tej grze trochę jest, jest bardzo czytelna. To muszę powiedzieć po bandzie. Niedawno recenzowaliśmy grę Batman Gotham City Chronicles. Jednym z moich zarzutów do tej gry było to, że ikonografia jest kompletnie nieintuicyjna. I ja mógłbym pokazać, i w sumie chyba od teraz będę podawał grę Blackout Hong Kong jako przykład ikonografii zrobionej dobrze. Gdzie ta ikonografia jest cholernie intuicyjna
i cholernie jakby nie wymaga od nas po prostu kartkowania instrukcji. Zagramy jedną pełną rundę i już wszystko tak naprawdę rozumiemy i ikony nam mówią o wszystkim. Dlatego jakby to jest duży plus. To jest jedyny plus taki, jeśli chodzi o wykonanie, czytelność gry i czytelność ikonografii, ale jest to duży plus, bo jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione i bardzo intuicyjnie. Co do samej gry. Słuchajcie, recenzuję to sam. Udało mi się rozegrać w to, pograć w to z Magotem. Niestety Magot nie miał czasu, nie udało nam się zgrać tego tak, żebyśmy mogli nagrać recenzję tego razem. Niestety nasze codzienne życie i ilość tych gier, które się pojawia u nas na kanale, zmusza nas do tego, żeby mieć grafik, co, kiedy recenzujemy, montujemy i tak dalej, i tak dalej. I w grafiku nie udało się tego zrobić tak, żebyśmy Blackout zrecenzowali razem, aczkolwiek jego wrażenia i moje są do siebie bardzo, ale to bardzo zbliżone. I te wrażenia brzmią: jest dobrze, ale nie świetnie. I dlaczego? To, co mi się podoba, zacznijmy od tego, co mi się w tej grze podoba, tak? Ja wiem, że jest tutaj, może zadziałać mechanizm na zasadzie wszystko, co jest przed, ale nie ma żadnego znaczenia, więc skoro zacznę od plusów, a potem powiem ale i wymienię minusy, to wszyscy zapamiętają te minusy, jestem tego świadomy. Ale chcę zacząć jednak od plusów, ponieważ to, co mi się podoba, to jest to, że przede wszystkim ta gra dla fanów gier euro, które polegają na umiejętnym przeliczaniu, kalkulowaniu, to ta gra może być naprawdę nie lada gratką. Dlaczego? Ponieważ tutaj ta gra jest ewidentnie bardzo dobrze przemyślana, zaprojektowana, poukładana. Ta gra się składa z wielu różnych elementów i kluczowe dla sukcesu tej gry było to, żeby te elementy ze sobą dobrze współgrały, żeby te akcje tutaj się zazębiały, żeby to, co robimy z kartami, się fajnie zazębiało z tym, co się dzieje na planszy i to, co się dzieje na planszy, żeby się fajnie zazębiało z kartami zadań. To jest bardzo, bardzo wszystko tutaj dobrze ze sobą spięte i prowadzi to do tego, że naprawdę tutaj człowiek może z tej gry się naprawdę można fajnie nauczyć. Naprawdę fajnie się można nauczyć, jeżeli ktoś lubi tego typu rozrywkę, że po prostu dostaje właśnie taką grę euro, która ma taki dosyć wysoki próg wejścia, ale z każdą kolejną rozgrywką jakby widzimy coraz więcej zależności, coraz więcej łapiemy i idzie nam coraz lepiej, bo losowość jest tu trochę przez te kości, to trzeba przyznać i te rzuty czasami potrafią zaboleć. Możemy sobie, ale też jest to fajnie jakby tam potem ogarnięte tymi żetonami transportu. I ja na przykład nie byłem nigdy w sytuacji, gdzie zły rzut sprawił, że ja byłem jakoś tak bardzo do tyłu. Jest ciekawy dosyć mechanizm wymiany punktów zwycięstwa na żetony transportu, które z kolei pozwalają nam zamienić niekorzystny rzut na tak naprawdę korzystny rzut. To jest dosyć ciekawy patent, bo ja z niego korzystałem parę razy i co prawda może straciłem w efekcie, nie wiem, na całą grę to może z 10 punktów przez to straciłem coś takiego, tak uśredniając, tak bym powiedział, że 8-10, ale dzięki temu zyskiwałem dodatkowe punkty, bo robiłem całą masę fajnych rzeczy, które nie mogłem zrobić z takim rzutem kości, jaki był. Więc jest to całkiem ciekawy mechanizm, muszę powiedzieć, żeby wydawać, nie wiem czy się spotkałem, żeby wydawać punkty zwycięstwa za coś, w sensie w trakcie gry, na zasadzie punkt zwycięstwa za żeton transportu. To jest bardzo, bardzo dobrze to tutaj jakby zagrało właśnie z tą resztą, tak? Z tymi zadaniami i z tym wszystkim. Więc pod tym względem jest super. Jest to też gra, gdzie, przyznam się bez bicia, nowicjusz dostanie w tyłek od doświadczonego. W tę grę, tak? To jest jedna z tych gier, gdzie jak już się jej nauczymy, to potem każda osoba, która jako po raz pierwszy to zagra, tak, ale to. To ten nowicjusz ma przerąbane, tak? Więc jeżeli jesteście fanami tego typu rozgrywek, to ja myślę, że Blackout Hong Kong może absolutnie wam podejść, bo jest to gra wymagająca, jest to gra, która się fajnie uczy, jest to gra z tymi fajnymi mechanizmami z tych kart, które z tych zleceń, z tych ochotników, specjalistów, przepraszam, potem realizujemy te zlecenia, potem te zlecenia wracają na naszą kartę, które możemy wydać znowu jako ochotników lub jako zadania dodatkowe i to naprawdę to jest wszystko ze sobą spięte bardzo elegancko i wyśrubowanie sobie dobrego wyniku przynosi naprawdę niemałą satysfakcję. Ale jest tej gry jeden problem. Ta gra jest przede wszystkim bardzo sucha. Mimo tego, że jest ta kampania i ona jakiś tam sens fabularny ma, to jednak ona jest bardzo, bardzo, bardzo sucha. I jest ta gra trochę się dłuży. Przyznaję się bez bicia, ona się troszkę zaczyna nam pod koniec w
od trzech graczy w plus, w górę, tak? Dlatego mówiłem, że ten czas rozgrywki i ta liczba graczy to jest jedna z tych gier, gdzie niestety te różnice odczuwamy. Jak graliśmy w jednej, jak grałem sam, to wiadomo, jak grałem w dwóch, było ok. W trzech były dłużyzny i takie już konkretne, takie już pod koniec już takie było, takie odczuwalne zmęczenie materiału. I po prostu no nie do końca to wszystko to podeszło. To jest jakby już tak, było to bardzo, ale to bardzo mechaniczne i troszkę mało frajdy już pod koniec to sprawiało. A no umówmy się, no to nie jest coś, ja osobiście nie lubię tego. Nie lubię gier, gdzie ja pod koniec czuję zmęczenie. Ja wiem, że to jest subiektywne, może dla was się nie będzie dłużyło, ale dla mnie i dla Magota, i dla Radka ona pod koniec już zaczyna być trochę męcząca. Niestety, takie odczucie po sobie zostawiła. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to krótka kołderka. Jeżeli lubicie krótką kołderkę, to ten minus możecie zlekceważyć. Dla mnie krótka kołderka nie jest dobra, bo krótka kołderka jest dla mnie czymś ok, jeżeli gdzieś tam wymusza jakąś taką dyscyplinę, wymusza takie trochę takie poważniejsze podejście do tematu, takie trochę większe skupienie. To jest ok, w takim względzie, w takim kontekście krótka kołderka jak najbardziej działa. Natomiast jeżeli krótka kołderka sprawia, że czuję olbrzymią frustrację, bo widzę od połowy gry, że nie zrobię wszystkiego, co sobie wymyśliłem, jeżeli krótka kołderka sprawia, że gra nie wybacza błędów i to dalej jakby potęguje tę frustrację, to już nie jest dobra krótka kołderka moim zdaniem. To już gdzieś tam przechodzimy na granicę, z granicy takiej po prostu okej, samodyscypliny na frustrację. I to nie jest moim zdaniem do końca dobre. Aczkolwiek może komuś to w ogóle nie przeszkadza. Krótka kołderka dla osób, które nie wiedzą o co chodzi z tym sformułowaniem. Aczkolwiek wątpię, żeby ktoś oglądał recenzję gry Blackout Hong Kong i nie wiedział, co znaczy krótka kołderka. Ale krótka kołderka oznacza w telegraficznym skrócie gra jest skonstruowana tak, że musicie się na coś zdecydować, bo nie będziecie w stanie zrobić wszystkiego, na co macie ochotę. Czyli to jest tak jak macie fizycznie, jak macie kołdrę i ona jest za krótka i musicie zdecydować, czy jesteście pod szyję, czy macie stopy odkryte. Nie? Na tej zasadzie, jak podciągniecie kołdrę tak, żeby być pod szyją, to macie odkryte stopy. Jak zakryjecie stopy, to kołdrę macie gdzieś dotąd. I stąd jest właśnie przełożenie na gry planszowe, że gra daje dużo różnych możliwości, ale wy widzicie, że kurczę, no nie skorzystam z nich wszystkich, nie skorzystam z pełnego dobrodziejstwa, które ta gra oferuje, bo muszę się na coś zdecydować, bo długość rozgrywki, bo mechanizmy inne nie pozwolą mi, stracę punkty zwycięstwa, krótko mówiąc, gdybym się próbował bawić tu we wszystko. Pamiętajcie o tym. Więc słuchajcie, reasumując, jest to moim zdaniem dobra gra, jest to naprawdę dobra gra, ale przed taką świetnością powstrzymuje ją, mówię, przede wszystkim ta dłużyzna i ta frustracja związana z krótką kołderką. Dlatego nie mogę jej tak powiedzieć, że słuchajcie, śmiało idźcie w to, chyba że jesteście graczami, dla których te pozytywne aspekty mają olbrzymie znaczenie, a te negatywne aspekty, o których wspomniałem, nie mają takiego dużego znaczenia. W sensie krótka kołderka w ogóle wam nie przeszkadza, a dłużyzny, już grałem w tyle gier z dłużyznami, że kolejna mi nie zaszkodzi, a zawsze nowy Euras, w którego jeszcze nie grałem. To myślę, że wtedy naprawdę docenicie te plusy, docenicie to, jak ta gra jest zaprojektowana i to, ile satysfakcji potrafi przynieść, jak sobie wyśrubujecie taki wynik, na jakim wam zależy. Więc reasumując to wszystko, ja tej grze daję 7 na 10. Mówię, Magot jest bardzo podobnego zdania do mnie i zresztą nawet widziałem to po nim w trakcie rozgrywki, że jest ok, fajnie kombinuje, fajnie, że jest to pole do kombinowania w tej grze, no ale zagrał, skończył, no ok, no ok, dobra, fajnie było, trochę za długo, ale ok. Więc to jest 7 na 10 od Geek Factor i tyle. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, czy już graliście, jakie jest wasze zdanie, co sądzicie o koncepcji krótkiej kołderki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Lacerta za przekazanie nam gry do recenzji. I póki co to wszystko. Tradycyjnie zapraszam was, moi drodzy, do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania, no i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.